krzyczała z bólu i prosiła o pomoc. Ta noga była taka, czerwona, z wybroczyną, coś się z niej sączy. Pogotowie przyjechało, no i się zaczęło. Koszmar, dramat. Na dzień dobry było takie podejście, o no bo osoba jest otyła. Wyglądało to na takiej zasadzie, jakby oni tu przyjechali za karę. Jaki był argument ratowników, kiedy państwo poprosili o zabranie do szpitala? Argument? To, że oni są we dwoje i że oni nie dadzą rady, oni nie mają takich noszy. Że oni są od ratowania życia. A na to wyszło, że życie mojej mamy było niewarte. Ona wiedziała, zdawała sobie z tego sprawę, tak? Z czego? Że jest osobą otyłą, ale tak jak rozmawiam, bo my codziennie rozmawiałyśmy ze sobą przez telefon. Stwierdziła, że też już z tym źle czuje, że jej się przytyło i dla samej siebie, tak? Że będzie miała operację zmieszania żołądka. Miałyśmy w planach, że będziemy świętować jej 50, moją 30 razem, że ona już będzie odmieniona. A mama wcześniej już miała problemy ze zdrowiem? Dobrze się chodziła czuła. Do pracy normalnie. Normalnie do pracy. Ona nigdy nie brała zwolnienia. To było jej pierwsze, że po prostu powiedziała, że coś się dzieje z tą nogą i że po prostu nie da rady dojść. Próbowałam jej tą nogę podnieść, chociaż na pół centymetra. Krzyczała z bólu i prosiła o pomoc. Przyjechało pogotowie. Na dzień dobry było takie podejście, o no bo osoba jest otyła. Wyglądało to na takiej zasadzie, jakby oni tu przyjechali za karę. Ratownik medyczny wyjął tylko termometr. Ratowniczka stała tutaj, on stał za nią i tylko termometrem operowali. Jaki był argument ratowników, kiedy państwo poprosili o zabranie do szpitala? Argument? To, że oni są we dwoje i że oni nie dadzą rady, nie mają takich noszy. Bo cały czas, że o noszę. Nie było mowy o krzesełku czy o czymś, tylko po prostu oni cały czas operowali, że nie mają takich noszy i że jej nie zniosą we dwójkę. No to mąż poprosił, no wezwijcie drugi zespół, nie mamy takich uprawnień. Co w takiej sytuacji powinni ratownicy zrobić, jeśli pacjentka jest otyła, waży 150 kg? Decyzję o odmowie przewiezienia pacjenta do szpitala podejmuje kierownik zespołu ratownictwa medycznego, natomiast waga pacjentki tutaj nie powinna w żadnym wypadku odgrywać żadnej roli. Każdy pacjent ma prawo do bezwzględnego udzielenia pomocy, w związku z powyższym tutaj ratownicy medyczni przy pomocy chociażby nawet kierowcy powinni podjąć wszelkie kroki, aby pacjentkę, jeżeli byłaby taka potrzeba, przetransportować do szpitala. Podali mamie zastrzyk. Przez chwilę było w miarę, aczkolwiek po pół godzinie w końcu mówił, wezwij jeszcze raz pogotowie, bo ja się czuję gorzej. Przyjechali. Zaczęła się nagonka na mamę, jak sobie pani to wszystko wyobraża, że przyjedzie straż, panią szarpną, jak my to zrobimy. Pani spojrzy na mnie, jak ja wyglądam, a jak pani wygląda. To mama mówi, to chociaż podajcie mi coś przeciwbólowego, żebym nie cierpiała. Nie mamy takich możliwości. To mąż mówi, to wezwijcie drugi zespół, nie mamy takich możliwości. To już mama się podniosła i mówi do tego ratownika, żeby podał jej numer, gdzie ona ma szukać tej pomocy. No to ratownik stojąc odpowiedział, że on nie jest biurem informacji, że jej nie poda nic, że sobie sama powinna znaleźć. A pan nie oferował pomocy na przykład? Wszyscy oferowaliśmy. Proszę panią, to ja pani pomogę. Mówię, małżonka, ktokolwiek. Mówię, teściu, pomożemy znieść jakoś ten. To sąsiada. Nie, proszę pana, nie. Gdzie? Umawiałyśmy się na rano, że jak jej się nie poprawi, a wstaniemy, to pomożemy z mężem jej się ogarnąć. I jakoś dotrzemy do tego szpitala, jakby się waliło, paliło, dotrzemy tam. O 8:00 ojczym wchodzi do nas do pokoju. I mówisz, że mamy nie może dobudzić. I to był już koniec. Próbowałam ją reanimować, ale to już... No było za późno. Poszła jej krew z nosa, z buzi. I leżała spokojnie.
aczkolwiek do ostatnich minut do przyjazdu pogotowia miałam nadzieję, że to tylko mi się śni, że po prostu, nie wiem, po tych lekach ma jakiś twardy sen i po prostu się obudzi, że oni przyjadą i będzie okej. No, tylko mi pokazali, że jest brak akcji serca i stwierdzają zgon.